Mural z wizerunkiem generała Prądzyńskiego ozdobił ścianę jednego z augustowskich bloków mieszkalnych. To jedno z licznych tegorocznych działań związanych z 200-leciem kanału augustowskiego. Generał Ignacy Prądzyński, obarczony zadaniem zaprojektowania szlaku wodnego na Dobre, przystąpił do działania w 1723 roku, a faktyczna budowa ruszyła kilkanaście miesięcy później. Liczący dziś 101 km kanał wpisany od lat jest do rejestru zabytków. Latem władze Augustowa w kooperacji z Wodami Polskimi ogłosiły konkurs na projekt muralu mającego upamiętnić 200-lecia wodnego szlaku przecinającego miasto i wiodącego aż do Niemna. Propozycje nadesłane przez artystów zostały ocenione przez komisję, która zebrała się i w wyniku tego zwyciężyła praca, którą możecie Państwo zaobserwować za moimi plecami. Autorkami projektu oraz wykonawczyniami muralu są dwie młode artystki. Elwira Dobkowska i Iwona Bielawska. Jest to spełnienie naszych starych w zasadzie marzeń. Bo jesteśmy augustowiankami, więc obie studiowałyśmy w jednej uczelni, w łódzkiej uczelni, na łódzkiej ASP i to był nasz plan, tam się spotkałyśmy, tam się poznałyśmy, mimo że obie jesteśmy stąd. I to gdzieś tam była taka myśl, która w nas kiełkowała i dorastała i nastała tam możliwość, że wydarzyło się jakby tak. No i szczęśliwe jesteśmy, że to się wydarzyło. Mamy nadzieję, że będziemy miały możliwość malowania innych murali w okolicy czy w naszym mieście, że to nie będzie ostatni projekt, tylko że takich projektów będzie więcej. To malowało się bardzo fajnie. Jest to pierwszy projekt takiej skali, który robimy. Tak duży. Zawsze tak. Raczej małe formaty. Ale w sumie namalowałyśmy go w 9 dni, więc uważamy, że jest to dosyć dobry wynik. No i malowało się bardzo fajnie. Jesteśmy zachwycone w sumie taką pracą i bardzo chętnie będziemy malować duże formaty dalej. Zdaniem Mirosława Karolczuka miastu przybyła kolejna atrakcja turystyczna. Podkreślająca, jak ważny kanał augustowski jest nie tylko dla miasta Augustów, ale dla całego rejonu północno-wschodniej Polski. Wręcz można z dumą powiedzieć, że jest to jeden z dwóch obiektów takiego dziedzictwa, które rozsławiają również województwo podlaskie. Przypomnę, Puszcza Białowieska i kanał augustowski jest właśnie wymieniany jako te obiekty, które najbardziej są znane chyba na świecie. Szanowni Państwo, cieszę się, że miasto mogło się przyczynić do uczczenia tej rocznicy. Myślę, że jeszcze w tym roku czeka nas bodajże konferencja w Urzędzie Miejskim. Dzięki współpracy z lokalną grupą działania Kanał Augustowski będzie też prezentowana wystawa fotografii, do której oglądania również zachęcam. Wizerunkowi generała Prądzyńskiego towarzyszą dwa inne murale. Jeden upamiętnia jubileusz zespołu Bystry, a drugi to grafika honorująca dyskusyjny klub filmowy Kinochłon, który kilka lat temu doceniony został przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Burmistrz Augustowa oraz prezes lokalnej grupy działania Bogdan Dyjuk zapowiedzieli również, że dzięki wspólnym staraniom miasta Augustowa oraz wiejskiej gminy Augustów udało się pozyskać środki na budowę Muzeum Kanału Augustowskiego. To jest taka kropka nad i. Można już dzisiaj o tym mówić, że uwieńczeniem tych wszystkich obchodów będzie właśnie idea powstania, zaprojektowania nowej siedziby Muzeum Kanału Augustowskiego. Kiedy rozpocząłem swoje pierwsze rozmowy dotyczące tego pomysłu, to usłyszałem, jak nie w tym roku, to kiedy będzie szansa na tak duże pieniądze. I rzeczywiście udało się, z programu inwestycji strategicznych Polski Ład mamy przyznane 10 milionów złotych na zaprojektowanie i wybudowanie nowej, a ja marzę, nowoczesnej, multimedialnej, przyciągającej młode pokolenie siedziby kanału augustowskiego, żeby kanał augustowski rzeczywiście zyskał należny mu poklask nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie.